Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Kapelusznik i dzisiaj przychodzę do Was z materiałem o kontrowersyjnej treści, która powoduje liczne dyskusje w fandomie. Chodzi o umowę zawartą przez Odena z Orochim oraz o jego decyzję o zbyt szybkim odpłynięciu z kraju Wano razem z Rogerem, która mogła mieć olbrzymi wpływ na to, czy ta umowa zostałaby w ogóle zawarta. Wielu ludzi na przykład zarzuca Odenowi brak racjonalności przy zaakceptowaniu porozumienia z Orochim i działanie pod wpływem emocji, a obrońcy zaś twierdzą, że warunki umowy były dość logiczne. I gdyby nie zdrajca Kanjuro, to Oden nadal byłby w stanie obalić Kaido, mimo niedotrzymania przez niego warunków umowy, ponieważ nie spodziewałby się, kiedy Oden naprawdę uderzy. I tak obie strony cały czas dyskutują o tym i też, jaki w zasadzie właściwie był Oden, głupim bohaterem czy egoistą próbującym naprawić własne błędy. Dlatego w tym materiale przyjrzymy się całej sytuacji, samej postaci Odena i postaram się w miarę moich kompetencji wysunąć pewne wnioski i spróbować odpowiedzieć na wszystkie pytania. Także zapraszam. Zacznijmy sobie od tego, jaką postacią był Oden do chwili konfrontacji z Kaido oraz Orochi. Musimy poznać pełny kontekst jego postaci, żeby przeanalizować i zrozumieć przyszłe wydarzenia z jego udziałem. A zatem bardzo młody Oden był niesforny i dopuszczał się wielu przestępstw, takich jak picie alkoholu w wieku 8 lat, zadzieranie z jakuzą czy chodzenie do burdelu. Ogółem w stolicy wielokrotnie broił, przez co miał bardzo negatywną reputację. Aczkolwiek dzięki temu również z nim nie zadzierano. Ale bez dalszego zagłębiania się w szczegóły, do młodej dorosłości Odena widzimy jako bardzo kontrowersyjnego, roszczeniowego i podważającego zasady społeczne chuligana. W międzyczasie poniósł liczne klęski związane z opuszczeniem kraju Wano. Prawdopodobnie jego niesforność wzięła się z tego, że od zawsze pragnął wolności i uważał swój kraj za zbyt ciasny do życia. W końcu życie w izolacji może do czegoś takiego doprowadzić. Jednocześnie, nie bez powodu, wielu fanów mówiło o Odenie jako połączeniu Luffy'ego i Zoro. Chęć wolności i podążania za marzeniami ze strony Luffy'ego połączona z szermierką i badasowym stylem bycia Zoro. Wymienione wyżej podobieństwa są zresztą w moich oczach słuszne. Czegoś, czego nie wolno odmówić Odenowi, to oddawania innym szacunku. Jeśli kogoś oczywiście szanuje. Czy to w przyszłości wobec Rogera lub Białobrodego, lub gdy gotował zupę na prochach Katsuzou. Był to człowiek, którego Oden znał i na swój dziwny sposób po jego śmierci go upamiętnił. Na jego stosie pogrzebowym zostawił alkohol i resztki jedzenia. Na swój dziwny sposób także w polu walki on i Kaido szanowali wzajemnie swoją siłę. Bo warto przypomnieć, że Kaido był wściekły na Higurashi i ją zabił, ponieważ zainterweniowała w jego walkę z Odenem, ale do tego będziemy jeszcze nie raz wracali. Tymczasem wracając do historii syna Szoguna, to kluczowym elementem jego życia, która zmienia bieg historii, jest incydent związany z duchem gór, czyli wielką świnią, która zaatakowała stolicę kraju Wano. Kiemon oraz Denjiro porwali dziecko tej wielkiej świni, a Oden wziął od nich owe porwane dziecko, odwracając uwagę bestii i ostatecznie ją pokonując. Za cały incydent w związku ze zniszczeniami spowodowanymi przez wielką świnię, Kiemon chciał wziąć na siebie całą odpowiedzialność, ale zrobił to Oden, przez co został wygnany ze stolicy oraz wydziedziczony przez swojego ojca. No cóż, mimo bycia ekscentrycznym człowiekiem, Odenowi honoru i siły nie można po prostu odmówić. Będący pod wrażeniem jego umiejętności Kiemon i Denjiro poszli za nim. I tak zaczął się zupełnie nowy rozdział w życiu młodego Odena. Tymczasowe schronienie w swojej podróży Oden znalazł u Lorda Yasuiego, który widział w Odenie potencjał na coś więcej. Dlatego wolałby, żeby ten się skupił na przygotowaniach do bycia szogunem. Jednakże Oden po krótkim pobycie wyruszył dalej w podróż po kraju, zbierając w czasie różnych przygód jego przyszłych samurajów. Aż w końcu cała ekipa trafiła do Kuri, świata bandytów,
Hetytów rządzonego przez niejakiego Ashurę Dodziego, którego zresztą Oden pokonał i zrekrutował. A w miejsce bandyckiego świata cała ekipa stworzyła dobrze prosperujący region kraju Wano. Na wieść o osiągnięciach swojego syna, szogun Sukiyaki mianował go daimyo regionu Kuri. Ten rozdział życia i bycie panem ziemskim nauczył Odena większej odpowiedzialności. Nauczył się on pojęcia, czym jest zarządzanie, a także poszanowanie mienia i stał się dużo mniej ekstrawaganckim oraz samolubnym człowiekiem. Pojął, że nie żyje tylko on dla siebie, aczkolwiek pragnienie jego wolności cały czas pukało do drzwi. Przechodząc dalej, to w wielkim skrócie, do Odena dołączyli kot, pies i Kawamatsu. Tutaj warto podkreślić, iż Oden był wielkim przeciwnikiem rasizmu oraz nie bał się nieznanego i tego, czego nie rozumie, co pokazuje jego dużą otwartość. Idąc dalej, to z biegiem lat na wieść o chorobie ojca, Oden wyruszył na ostatnie spotkanie z nim, czego oboje pewnie nie zakładali. Warto zauważyć, że młody Orochi w międzyczasie pożyczał już teraz od Odena pieniądze, co będzie miało w dalszej części filmu olbrzymie znaczenie. Jednak pewnego dnia na plaży rozbiła się załoga Białobrodego, do której Oden po krótkich perypetiach dołączył razem z Izo. Dzięki Białemu wreszcie znalazł furtkę na realizację swojego marzenia i wypłynął w morze. Podczas swojego pirackiego życia zaznał wielu nowych doświadczeń. Nauczył się, że świat jest wielki oraz różnorodny i wtedy zapragnął, by otworzyć swój izolowany kraj na świat. W międzyczasie nawet się zakochał i poznał Toki, z którą doczekał się dwójki dzieci. A w wyniku kolejnych wydarzeń syn szoguna dołączył do załogi Rogera. I chyba najważniejszym punktem tej podróży był tymczasowy przystanek na Wano, żeby odstawić chorą Toki w drodze na Raftel. Ponowne spotkanie ze swoimi samurajami, szybkie odpłynięcie w ciężkiej atmosferze, bez rozeznania sytuacji w kraju, coś uświadomiły Odenowi, że mimo jego pragnień o wolności i swobodzie, już nie może od tak robić, co mu się tylko zapragnie. Ma za kogo walczyć i co bronić. Już przy zbudowaniu dobrze prosperującego Kuri można było zauważyć idące u niego zmiany w tym kierunku. Zdecydowanie był dumny ze swoich samurajów i prosperującego regionu. I czuł, że za to wszystko jest odpowiedzialny. Ale do tego fragmentu historii jeszcze sobie powrócimy. Natomiast gdy Oden już dopłynął na Raftel razem z Rogerem, poznali nieznaną nam prawdę o tym świecie, która z jakiegoś powodu jeszcze bardziej zachęciła Odena do otwarcia granic z Wano. Poza tym stwierdził, że muszą oczekiwać z otwarciem granic z Wano do przybycia niejakiego Joy Boya. I w ten oto sposób Oden powraca na Wano jako człowiek odmieniony o nowe doświadczenia, który posiada już pełną perspektywę życia w zamknięciu, jak i na wolności. To już ten Kozuki Oden, który w przyszłości pokochają wszyscy mieszkańcy Wano. Niestety lub stety dla niego, po rozstaniu się z załogą Rogera, musiał pożegnać piracki styl życia na zawsze i wejść w ostatni rozdział swojego życia przeciwko Kaido i Orochiemu. Człowiek, który na początku dorosłego życia do końca nie chciał stanowiska szoguna i był bardzo ekscentryczny, z czasem się nauczył poczucia odpowiedzialności i stabilności. Można powiedzieć, że piracki etap życia pozwolił mu się wyszumieć, co nawet szło zauważyć, że ważnym aspektem w załogach Rogera oraz Białobrodego była współpraca i zaufanie. Zatem syn szoguna musiał polegać na innych i Oden stopniowo przestał być skrajnym indywidualistą. Gdy Kozuki Oden powrócił już do kraju i usłyszał od swoich samurajów, że jego ojciec nie żyje, a Orochi podstępem został szogunem oraz połączył siły z niejakim Kaido i gnębi przy tym mieszkańców kraju, plus jego żona ucierpiała, chroniąc Momonosuke w jednym z incydentów, to na wieść o tym wszystkim wściekł się jak nigdy i wyruszył prosto do stolicy, praktycznie bez żadnego zastanowienia. I w tym momencie przyjrzymy się w pełni decyzji
decyzji Odena, czyli zaakceptowania umowy Orochiego. A więc Orochi obronił się przed gniewem Odena, który wparował prosto do jego pałacu. A dzięki owocu bariery i następnie przybycia Kaido, który wszedł w walkę z Odenem, Orochi się ochronił. I w trakcie tego zamieszania Orochi zaproponował układ, w myśl którego Oden przez 5 lat będzie głupio tańczył i śpiewał raz w tygodniu nago. A w zamian mieszkańcy kraju Wano i zakładnicy, którzy byli wówczas w zamku, zostaną oszczędzeni. A za zapowiedziane wcześniej 5 lat Orochi wraz z piratami Bestii opuszczą wyspę. Podkreślić należy, że Orochi również nie chciałby walka w jego zamku doprowadziła do zniszczeń, więc inicjatywa uzurpatora nie była znikąd. Warto zatem zadać sobie pytanie w tym miejscu, czy Oden nie mógł wynegocjować lepszych warunków, czy nie mógł rozszerzyć oferty Orochiego. Moim zdaniem mógł. Owszem, presja, sytuacja na nim była duża. Walczył z Kaido w pobliżu zakładników, których nie chciał zranić, i przypomniał sobie także o swojej rodzinie, którą chciał za wszelką cenę ochronić. Ale nadal bez większego namysłu przyjął ofertę. Kompletnie bez przemyślenia to zrobił. Mógł chociaż przez jeden moment się zastanowić i zaproponować dodatkowe warunki, nie odrzucając przy tym podstawowych zasad umowy. Owszem, nawet jeśli zaproponowane zmiany byłyby gorsze niż te przemyślane na spokojnie, to jednak samo rzucenie negocjacji na stół mogłoby być furtką do kupienia sobie czasu. Poza tym dochodzi kwestia tego, że obie strony miały 5 lat na realizację swoich działań. W tym czasie Oden mógł na spokojnie coś więcej kombinować przeciwko Orochiemu, niż tylko faktycznie go kontrolować, czy druga strona dotrzymuje swojej części umowy, a ostatecznie nic więcej nie zrobił. W dodatku sama bariera to dobry pokaz braku wyobraźni u Odena. Oden miał wiele opcji do rozważenia, jak zniszczenie dachu, wyłom w podłodze, czy zepchnięcie użytkownika owocu bariery do ściany. Zatem mógł po prostu przenieść walkę poza teren zamku Szoguna. Więc Oden miał szerokie pole manewru i akceptacja umowy z góry była głupia. Aczkolwiek pamiętajmy o okolicznościach łagodzących, bo z drugiej strony, dopiero co się nauczył, że nie żyje tylko dla siebie, emocjonalnie myślał przede wszystkim o rodzinie, poza tym nie miał gwarancji, że na 100% pokona Kaido i uratuje kraj. Więc myśl o ewentualnej porażce i osieroceniu swoich dzieci mogła go przygnieść mentalnie. Warto też przypomnieć, że nadal był lekko duchem i tym samym przytłaczająca presja sytuacji i myśl o zakładnikach, czyli o ludziach, którymi kiedyś będzie rządził, a teraz mogą zginąć, to faktycznie mogłoby być dla niego zbyt wiele, co idzie zrozumieć. Przede wszystkim chciał uratować ich przed oddaniem w ręce piratów Bestii. No i jak mówiłem wcześniej, nie do końca chciał być szogunem, ale w zaistniałych okolicznościach mogło budzić się w nim poczucie odpowiedzialności wyuczone wcześniej. To też poczuł się zobowiązany za zakładników i ich życie jako przyszły szogun. Zwłaszcza, że zakładnicy ciągle wołali o pomoc. Kolejnym pytaniem, jakie warto sobie postawić, jest to, czy warunki były jakkolwiek logiczne. Jak sobie odpowiedzieliśmy, Oden mógł się postawić nawet w patowej sytuacji, w której się znalazł, i zaproponować cokolwiek. Natomiast moim zdaniem postawione warunki umowy były w miarę sensowne. Z jednej strony Oden miał się tylko wygłupiać, a jego wrogowie nic nie robią obywatelom kraju Wano. A z drugiej strony Oden mógł kontrolować i obserwować Kaido i Orochiego, czy dotrzymują słowa i przygotowują się do opuszczenia kraju. Cena własnej reputacji w zamian za bezpieczeństwo kraju brzmi nieźle. Z jednej strony ktoś powie, że mógł się spodziewać zrady umowy, no ale Oden się spodziewał i upomniał Kaido w dzień ich ostatecznej bitwy, że faktycznie ich sprawdzał i kontrolował. Tylko właśnie z drugiej strony nie mógł przewidzieć tego, że Kanjuro od samego początku był podstawionym szpiegiem, dzięki czemu dał czas Kaido na przygotowanie się, gdyż sam Smok nie był pewny swojej wygranej przy pierwszej konfrontacji z Odenem.
Co więcej, Kaido i Orochi mogli dzięki Kanjuro z łatwością kontrolować każdy ruch Odena i przewidywać jego decyzje. Zatem czy Oden im ufał, zawierając umowę? Moim zdaniem pokazał, że całkowicie, że nie. Kontrolował ich przecież, zatem to nie jest tak, że ślepo im wierzył. Jak mówiłem wcześniej, podjęcie szybko decyzji faktycznie było zbyt głupie i zbyt emocjonalne. Oraz mógł dany czas, czyli owe 5 lat, znacznie lepiej rozegrać, robiąc coś więcej niż tylko zwykła kontrola wroga. Jednakże zauważyć należy, że gdyby Kaido nie znał daty uderzenia ze strony Odena, to nie mógłby się przygotować na obronę. A i prawdopodobnie to Oden by wygrał potencjalną walkę, ponieważ mimo przygotowania do walki ze strony Kaido, to wygrał dzięki interwencji wiedźmy od Orochiego, która odwróciła uwagę Odena. Także Oden mimo kiepskiego rozegrania negocjacji i braku lepszych warunków oraz akceptacji decyzji przez pryzmat emocjonalny niż logiczny, to same warunki nie były aż tak złe. Oden dotrzymywał swojej części umowy i kontrolował działania wroga. Natomiast czynnikiem zmieniającym wszystko jest Kanjuro, którego nie szło przewidzieć w żaden sposób. Natomiast Oden, owszem, mógł się z kimś podzielić o szczegółach umowy, zamiast trzymać wszystko w tajemnicy, by wspólnie opracować lepszy plan działania, niż sam Oden wymyślił. Jednak mógł się obawiać szpiegów z zewnątrz od Orochiego. I skoro mowa o byciu samemu, to wróćmy do drugiego odpłynięcia Odena z Wano. Największa krytyka w fandomie wobec jego postaci wylała się właśnie wtedy. Wszyscy mu zarzucili, że odstawił na szybko swoją rodzinę do domu i nawet widząc potencjalnie, że w kraju coś jest nie tak, błyskawicznie odpłynął razem z Rogerem. Wspominam o tym teraz, bo to również mogłoby mieć duże znaczenie odnośnie decyzji Odena w sprawie umowy z Orochim. Więc krytykę wobec niego uważam tutaj za słuszną. Za bardzo się pospieszył i miał po prostu wszystko i wszystkich, na których mu zależało gdzieś. Nie oparł się swoim marzeniom, zachowując się jak egoista. Postawił swoje pragnienia ponad rodzinę, swoich samurajów i kraj. Gdyby wtedy rozeznał się w sytuacji, to być może razem z Rogerem obaliliby Kaido. I do zawarcia umowy między nim a Orochim mogłoby nigdy nie dojść. Na jego usprawiedliwienie można powiedzieć, że to jest wróżenie z fusów. Nie jest powiedziane, że Roger zdecydowałby się mu pomóc ze względu na jego własną chorobę i czas, jaki także go gonił. Natomiast o skutkach tego szybkiego odpłynięcia porozmawiamy w akcie trzecim. Jednakże w tym miejscu wyciągnijmy jeden prosty wniosek. Oden jako człowiek oczywiście się zmienił, ale plamy na swoim honorze tym szybkim odpłynięciem nie zmyje. Ale i tak wszystko się sprowadza do umowy z Orochim, gdyż jak mówiłem wcześniej, nie mamy gwarancji, czy Roger pomógłby w obaleniu Kaido. Przy czym trzeba też pamiętać, że Oden próbował mimo wszystko naprawić w cudzysłowie swoje błędy. Właśnie poprzez kontrolę wroga, czy jednak idąc z atakiem na Kaido, który ten niestety wiedział, kiedy nastąpi ze względu na Kanjuro. Skutkami podjętej decyzji, czyli późniejszego powrotu na Wano przez Odena, była wygrana Kaido w ostatecznym starciu, oddanie pełni władzy w ręce Orochiego i skazanie jego samego z jego samurajami na śmierć. Kozuki Oden praktycznie skazał na 20 lat swój własny kraj na rządy okrutnego pirata i potomka rodu Kurozumich, który łaknął zemsty na całym Wano z powodu prześladowań na jego klanie. Pamiętacie, jak mówiłem o pożyczaniu pieniędzy od Odena? Orochi w tajemnicy zbierał pieniądze na broń i sojuszników. Nawet okradał przy tym Yasuo z pieniędzy, gdy u niego pracował, zwalając całą winę na Odena. No i dzięki intrygom dostał się do władzy, a to wszystko prawdopodobnie wystarczyło do dogadania się z Kaido. Aczkolwiek nie zwalałbym całej winy za to, co się stało z krajem, właśnie na syna szoguna. Gdyby mieszkańcy kraju Wano nie prześladowaliby klanu Kurozumich, to Orochi nie łaknąłby zemsty i nie zacząłby
potrzeby swoich intryg. A co za tym idzie, Kaido mógłby nigdy nie trafić na Wano. Tak samo Shogun czy reszta daimyo mogli wykryć intrygi Orochiego, ale tego nie zrobili. Więc od wielu lat dużo czynników sprawiło, że Wano zaczęło zmierzać ku upadkowi. Zatem więc za skutki zawarcia umowy przez Odena należy go winić, gdyż jak omawiałem wcześniej, mógł znacznie lepiej wszystko rozegrać, ale to też nie jest w pełni jego wina, że w takiej sytuacji się znalazł. I będąc skazanym na ugotowanie, bohatersko wytrzymując godzinę w gotowanym oleju, a także dzięki przymowie Shinobu, która ujawniła prawdę o całej umowie światu, odnowił swoją reputację pośród obywateli kraju Wano na nowo, po wielu latach tańczenia publicznie jak głupek i ośmieszania się na oczach obywateli. Został legendą, która poświęciła swoje życie, żeby jego wola i nadzieja na otwarcie granic nie umarła. Zaufał swoim samurajom, dając im szansę ucieczki oraz była to kolejna próba naprawienia swoich błędów. Myślę, że też nie bez powodu Oden umarł z uśmiechem na ustach. Mój finalny werdykt jest taki, że Oden popełnił wyraźny błąd, zawierając umowę z miejsca pod wpływem emocji i ulegając presji sytuacji. Mógł chociaż podjąć negocjacje umowy, czy zaryzykować walkę do końca. Miał znacznie więcej opcji do wyboru. Dlatego podjęta decyzja była jak najbardziej błędem, ale za to występują w pełni okoliczności łagodzące, jak obawa o życie zakładników, czy swojej rodziny, lub zrozumienie jego postaci. Natomiast podkreślić koniecznie trzeba, że próbował kontrolować swoich oponentów w trakcie swojego głupiego tańca, chodząc po regionach państwa i nie był w stanie przewidzieć działań Kenjuro. Powiedziałem także wcześniej, że mógłby z kimś współpracować, na przykład z dziadkiem Hyo, ale eskalacja konfliktu mogłaby sprowadzić kolejnych piratów na Wano w ramach sojuszu z Kaido. Nie jest to jednoznacznie proste wyjście. W każdym bądź razie, Oden chciał w pełni zapewnić to, że akceptacja umowy nie skończy się dla kraju źle. Plus trzeba mieć na względzie czynniki prowadzące do i tak niechybnego upadku kraju, takie jak knowania Orochiego. Podsumowując, Oden zawsze próbował naprawiać swoje błędy, czy to za szybkie odpłynięcie z kraju, czy to po zawarciu umowy. Starał się i robił wszystko, co mógł w jego mocy, ale nie był za bardzo do przodu myślącą postacią. Działał bardziej reakcyjnie niż analitycznie, więc nie był za wybitnym taktykiem. Zatem można z nim sympatyzować, z jako całkiem fajnym gościem, który pomimo potknięć idzie dalej. Należy po prostu oddzielić podziw lub sympatię do Odena z tym, że po prostu nie zawsze robił to, co do niego należało i powodował tym liczne problemy, które potem musiał naprawiać, będąc zwyczajnie głupim bohaterem, ponieważ gdyby był ostatecznie egoistą, to by się nie poświęcił w gotowanym oleju. Także ja bym kapelusznik, dziękuję serdecznie za wytrwałość do końca i obejrzenie tego filmu. Jeśli tego słuchasz, to napisz w komentarzu słowo zupa. Zapraszam do subskrypcji kanału po więcej oraz zostawienie łapki w górę wraz z komentarzem, co sądzicie o Odenie. Więc do zobaczenia w następnych materiałach.